Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z serii o Wśród Krzyku Pokonanych, Dawn of War 2 Soulstorm. Słuchajcie, jesteśmy po zniszczeniu sióstr. Ja oczywiście pomiędzy odcinkami tutaj zająłem te trzy regiony. Jak już widzicie, mamy tu zawsze po 5, a to dlatego, że jak już używamy tej zdolności wysunięte bazy, to automatycznie zostawiają nam się budynki, które zbudowaliśmy. W poprzedni Dark Crusade była taka opcja, że jeżeli już mieliśmy jednostki, budynki, no to jeżeli na polu bitwy je zrobiliśmy, to też zostawały, no ale tutaj już tylko z tych wysuniętych baz. No jak widzicie, nasza gwardia honorowa jest już naprawdę spora. Doszło nam, zaraz wam pokażę, parę bonusowych jednostek. Doszli nam tak, bestie tutaj, warp beasty. Doszli nam jeszcze inkubusi i sybarysi. Zostaliśmy w tych trzech regionach. No i dobra, zaatakujemy w takim razie na 252 regiment kaorowiański. No i wbijamy. Co możemy wziąć? Honorowa gwardia cała. Możemy mieć też wysunięte bazy, to już dobrze, bo nie będziemy musieli na to tracić hajsu w ogóle. Nie możemy używać Deep Strike, ale wysuniętych baz już możemy używać, więc to już powinno być dużo prostsze. Zatem jedziemy. No i tutaj klasycznie polecam, jeśli ktoś chce sobie przeczytać, to proszę stopować film. Ja będę jechał zaraz do przodu. Under the strong and capable leadership of the new Governor-General Vance Stubbs, the Guardsmen were once again well-supplied, armed, and organized. Any attacker would find themselves facing a formidable amount of firepower. Okej, idziemy dalej. Dobra, ja się wyciszam. How are the men? Tolerable, sir. Morale? Good at central, poor in the front. Casualties? The same, sir. Firing squads? 20 today, 12 for cowardice in the line of duty. Baneblade production? Tank crew, munitions and parts are arriving by convoy on schedule, sir. As you know, it takes only the most highly trained crew to properly operate a... I know. Very good, General. How many do we have on hand? Unfortunately, sir, a shipment of 100 Baneblades has just gone out to serve. I see. Look at this. Once this was a fine city, gleaming beacon of the Emperor's light, a center of industry. Now look at it. Commissar, I would like to see this city built up again. I would like to see towers and spires of gleaming white. I would like to see our men on parade routes, not tours of duty. I would like to see every city in this planet, every colony in this besotted, miserable system turn to the service and industry of the Imperium in the Emperor's name. In the Emperor's name, sir. But to see my dreams fulfilled, first we must wipe the system clean of these blasted Xenos and heretics and monsters and zealots. And to do that, this base, our center of command, must operate free of danger or harassment. Our troops are ready. Our tanks and our sentinels. And if the Emperor wills it, we will have functioning Baneblades. Tell me, Commissar, are we prepared? Or will we be lambs taken to slaughter? Well, we'll do what we can and pray for victory. The enhanced Basilisk cannon has been prepared by our tech priest engineers, has it not? It can be fired at will. Very good, General. It only requires an artillery spotter. We shall place our faith in the God Emperor. In the Emperor's name, sir. That will have to do the job. As always, we place faith in the Emperor.
Okej, jesteśmy już w grze, wylądowaliśmy w regionie tutaj Gwardii Imperialnej. Dobra, jakie mam będziemy mieli wyzwania? Tak jak widzieliście, zostało powiedziane, nawet tutaj możecie zobaczyć po woreczkach. Tutaj jest wielki dział bazylisk, taki większy, bo oni generalnie mają taką artylerię przenośną bazyliszek, a tu jest taki Magnus bazylisk, nie pamiętam, już zapomniałem nazwy. W każdym razie to jest bardzo groźny syf, który będzie po nas mocno harasował. Druga rzecz, jeśli nie zrozumieliście to tak jakby po angielsku, to tak tylko szybko przypomnę, chodzi o to, że tutaj było centrum produkcji Baneblade'ów, takich bardzo ciężkich czołgów imperialnych, tylko że ostatnio właśnie, niedawno przed samym moim atakiem, wyszła właśnie dostawa ponad 100, żeby służyć w innych regionach Imperium. Tak więc będą starali się tutaj Gwardziści Imperialni możliwie zmontować je na szybko i w nas zaatakować. Naszym zadaniem będzie sprawić, żeby dostawy części do tych Baneblade'ów nie dotarły, bo jeżeli dotrą, to wróg wyjedzie w nas Baneblade'em, który jest myślę, że najlepszą jednostką w tej grze. Myślę, że najlepszą. Nie jestem do końca pewien, nigdy nie porównywałem wszystkich, ale jest na pewno bardzo mocny. Baza jest w miarę broniona, bo widzę, że mamy w sumie 2 punkty już tutaj na starcie. Wyślemy jakieś 2 jednostki, podepniemy sobie na pewno Homunculusa do wychów. Kto jeszcze może podejść? Wy możecie podbiec tutaj. Tutaj mamy punkt jeszcze? Tu mamy punkt. Ładnie. Dobra, czyli z tej strony chyba jesteśmy bronieni. To znaczy, że wszystkie ataki będą wychodziły stąd. To nie jest jakoś strasznie. Ten punkt na pewno musimy zdobyć i to myślę, że najszybciej jak tylko możemy. To wyślemy w takim razie jakąś jednostkę, z którą nie zaatakujemy. Od razu chciałbym zaatakować, żeby nie zwlekać za długo. Na pewno tak, jeden budowniczy tutaj, na pewno jednego trzeba zrobić, na pewno chciałbym 2 wojowników, którzy będą od razu biegli mi tutaj, okej, tutaj na pewno torture pity 2, możemy zrobić, myślę, że to ulepszenie, jedna jednostka, dobra, nie, to zaczekamy najwyżej, okej, to wyślemy tego szybciutko tutaj w takim razie. Okej, tak, dokładnie, jak widzicie. Będą puszczane konwoje i będziemy musieli je zatrzymywać. Mam taki pewien sposób, bo te konwoje wychodzą z takiej bazy i im bardziej niszczymy te bazy, tym te konwoje będą wychodziły z coraz bliższego miejsca. Ja mam taki sposób, że najczęściej ten konwój po prostu zostawiam w najdalszym miejscu jednej jednostki, które go regularnie niszczą i po prostu w tym czasie czyszczę całą bazę i dopiero potem dobijam już to do końca. Zobaczymy, jak wyjdzie tym razem. No i oczywiście trzeba zniszczyć dowództwo imperialne. Nawet możemy zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Dowództwo polowe. To jest nasz cel główny, jak rozumiecie, będzie pewnie mocno broniony. Okej, z bonusowych rzeczy, które nas jeszcze interesują, to na pewno to, że Imperium jest... Okej, nadchodzą. Na pewno... Ale niech pogadają sobie jeszcze. O, już atakują nas, przepraszam bardzo, że przerwałem ich gadkę. Musi pójść kilka konwojów, żeby te Baneblade'y mogły zaatakować, więc no, mamy jeszcze chwilę czasu na pewno. Ty będziecie kontrol 2, ty zostaniesz w bazie i wy będziecie kontrol 3, dobra. Na pewno możecie zaatakować. Ej, kolego, ty przecież przejmowałeś, zapomniałem o tym. Dobra, wciskamy. Jak najszybciej. Są nasi warriorsi, tak czy nie? Zrobili się jacyś? Tu jest. O, cholera! Dobra, poczekajcie. Podepnę sobie go pod skład dobry. Ty jesteś na pewno pod 2, ale widzę, że ostro dostałeś po dupie. Trzeba będzie go szybciutko odrekrutować. Dobra, jakby widzicie, co jest podstawowym mankamentem gwardii. Mankamentem ich, no w sumie największą wadą i jednocześnie zaletą. To, że oni praktycznie wszystkie jednostki mają walczące na dystans. Wręcz są bardzo, bardzo słabi. To w zasadzie jest nasza główna siła. Jeśli będziemy chcieli jakkolwiek z nimi powalczyć, to na pewno będziemy musieli używać jednostek do walki wręcz, żeby... Nie wejść nimi w ostrzał, bo oni w ostrzale są dużo mocniejsi. Znaczy, nie są aż tak dużo mocniejsi, są na pewno silni w ostrzale, więc po prostu trzeba na to uważać. Nie wolno się po prostu zbyt rozciągnąć z liniami i pozwolić im po prostu w nas wjechać z ostrzałem. Dlatego po prostu będziemy starali się możliwie jak najszybciej ich po prostu rozwalać wręcz, nie pozwolić im się skonsolidować w żaden sposób. Okej, to jakiś punkcik, a szybciutko się tym zajmiemy. Tu jest ten bazyliszek. Zastanawiam się, jak go zniszczyć. Kiedyś na Marinesami jest bardzo prosto to zrobić, bo Marinesami po prostu używa się Assault Infantry, wskakuje się tutaj i się wrzuca takie granaty. Ja nie mam żadnego Jump Infantry, który może robić takie rzeczy. A jak widzicie, oni tutaj przemycają sobie wojsko takimi tunelami, bo oni mogą tymi tunelami przenosić sobie armię. Ach, te bestie jeszcze. Ja zapomniałem o tych moich bestiach, faktycznie. Ale jest tylko jedna, to ja nie wiem, czy ja ją bardzo chcę. Jednej nie wiem, bo ona po prostu potem może tylko wpaść w szał w sumie. Zostawiał do obrony póki co. Dobra, przejmijcie szybciutko ten punkt. Dobrze.
Pójdziemy w tą stronę chyba, czy w stronę Bazyliszka, albo może tutaj, w stronę tego punktu. Spróbujemy w stronę tego punktu się udać, na początek może. Dobra, mamy dwóch wojowników, zróbmy od razu Planetary Raid, bo co, bo możemy. Dobra, jeszcze szybko zanim zaczniesz zbierać, dołóż mi tutaj dwa punkty. Tutaj jeden i tutaj drugi. Och, nie mam rekwizycji, no trudno. Dobra, to pójdziesz tutaj zbierać, ty możesz już zbierać tutaj. Dobra, jak z punktem? Jest już dobrze. Okej, dżentelmenie, chodź tutaj jeszcze podejdź mi szybko, zamontuj mi ten punkcik i wracaj tutaj. Ty możesz zbierać na pewno. Ty też możesz zbierać, dlaczego tego nie robisz? Zbieraj. Okej, dobra, zbieraj już. Miło. Dobra, zatem udamy się tutaj w dół. To jest zła droga, no ale trudno. No będziemy się... Chyba nie, może tutaj pójdźmy. Tu będzie chyba prościej. Dobra, ulepszmy sobie szybko jeszcze na pewno to i to bym chciał. Żebyśmy mieli zatrute obrażenia wrogów, to jest dobra rzecz. Okej. Okay. O właśnie. Leci pierwszy konwój. Okej. Okay. Konwój sobie jedzie. O, źle pojechałem, dobra. Chodźcie, przejdźcie tylko szybko tutaj, pokażę wam jak się tam ten konwoik... Nie, spadajcie ten. Tutaj i tutaj. Na pewno poproszę was i was. Dobra, wciskacie w konwój już. Od razu. Nie dajemy im czasu nawet na zastanowienie się, na odpoczęcie. Wszyscy wciskacie w niego. Możemy Haywire Grenade użyć nawet. I pękł. Dokładnie. Nasz dowódca ma te granaty, mu dołożyłem. W sumie jakoś tak na początek ich nie chciałem bardzo, ale jak się okazuje teraz są dosyć przydatne. Spora głupota z mojej strony, że jakoś tak uparcie ich nie chciałem używać. Podejdźcie. Spora głupota z mojej strony, że ich nie chciałem wcześniej używać. No nic, dobrze, że przynajmniej się jakoś poprawiłem, mam nadzieję. Ich będę teraz używał, bo są naprawdę przyjemne w użytkowaniu. Dobra, tutaj mamy, widzę, dwa punkty. Dobra, trzeba je sforsować jak najszybciej. Wciskamy. Dobra, chodźcie. Ten już napierdziela z tego swojego karabinu ciężkiego. Dobra, jak w Lorda biją, to miło. Lord ma najwięcej życia, więc luzik, jeśli chodzi o utrzymywanie się w linii. Dobra, kto dostaje bęcki? Ty dostajesz, widzę, bęcki. Kajmery. O, cholerka, to trzeba zabijać to szybko, bo oni będą do nich wsiadać. Wejdźcie tutaj. Dokładnie, bo jeżeli będzie wchodziła do nich załoga, to będą zabijać mi te wojsko. Kurde, zajmijcie się czymś, co jest przydatne do zabijania, a nie z jakimiś pierdołami. Kurde, on zaraz mi pęknie. Konwój Ben Blade'ów. O Jezu, niefortunnie. Nie ogarnąłem. Masz granaty? Byłoby miło, gdyby ci się udało. Dobra, szybciutko w takim razie trzeba stąd wojo dorobić i to już wiem co. Na nich to jest jedno wojsko, które trzeba używać nieustannie. Dobra, zajmiecie się tym, okej. Jak tutaj nikt nie pękł mi? Dobra. O, wojownicy widzę, pękają mocno. Ale dajemy radę. Oni stąd naparzają, nawet nie wiedziałem, że oni z budynków mogą strzelać. Nie ogarnąłem w sumie tego. No trudno. To już wiem w takim razie. Okej. W sumie niepotrzebnie, że się tym zajmujecie. Zamiast się zająć potrzebnymi rzeczami, to się zajmujecie pierdołami. Jak wam idzie? Zniszczcie to już do końca, proszę was. Mogę w sumie zostawić to dowództwo tam teraz, tak jak się ogarnąłem. Spory błąd z mojej strony. No nic, trudno. Ale to by było chyba trochę takie naginanie mechaniki gry, więc nie wiem, czy chciałem. Tak, Entering Alert Level 1, dokładnie. Chodzi o to, że poziom tych właśnie alarmu będzie warunkował mniej więcej, z jaką siłą będą atakowali nas. Dobra, zarżnięci. To już dobrze. Dobra, wyżynajcie tutaj towarzystwo. Inkubusy poproszę tutaj. Dorób tych dwóch. Miło. Dobra, tutaj już nic nie mam. Z tej strony ten punkt jest bezpieczny. Dobra, będą atakować nas zaraz na pewno z kolejnych miejsc, więc będzie trzeba się przygotować na to na pewno. Zapraszam was tutaj. Gentlemanów też tutaj zapraszam. I wy też.
Ci lancierzy będą bardzo przydatni, jeśli chodzi o walkę z Imperialną Gwardią. Myślałem właśnie troszeczkę jeszcze, jakiego typu wojska poużywać i chyba będę używał wychów. Mają one chyba obrażenie na... A nie, nie mają w sumie. Nie wiem, co oni wygadują. Okej, to stąd konwój jedzie. Nie wiem, czy go zdołam zatrzymać. No nic, najwyżej się pobijemy trochę z Bainbladeami i tyle. Przeżyję to jakoś. Ty jesteś teraz 3 i ty jesteś 3 i na pewno możecie sobie lance dodać wszyscy. Hop, 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 hop. I teraz te dwa pojazdy, których tu wcześniej używałem, będą służyły do obrony. Na pewno. Dobra, ty dorób mi jeszcze tutaj. Mam hajsów. Gdzie ty jedziesz? Śmieszna trasa. Dobra, to ja w takim razie poproszę tych, żeby to zniszczyli szybko. Ach, on będzie jechał taką trasą naokoło, już kojarzy, dobra. Dobra. Ogólnie trójka się zajmijcie tym tematem. Dobra. Okej, okay, jeszcze poproszę, ty zrób tutaj szybko to. Zaraz dorobisz mi jeszcze w takim razie dwa te cudeńka. Tu jedne, tu drugie. I możesz na pewno pobiec potem tutaj i zrobić jeszcze to. Zrobiliście to? Ciekawe. Dobra, spadajcie, jak najszybciej. Ciekawe, kiedy będziecie mogli podlecieć gdzieś. Myślę, czy nimi nie wlecieć tutaj i nie spróbować zniszczyć tego. Zastanawiam się nad tym. Dobra. Dobra, lecimy. Gwardią honorową na razie się bijemy. Damy radę, myślę. O, dokładnie, możemy zrobić to. I możemy zrobić jeszcze... A, już to mam ulepszone, dobra. To teraz szybciutko ulepszymy jeszcze naszą piechotę. To, to i to. No, ja tego nie potrzebujemy ostatniego ulepszenia. Tutaj potrzebujemy zrobić dwa torture pity i dwóch homunkul... Nie homunkul... No, trochę ich rozrażnęliśmy. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak szybko to pójdzie. Okej. Okay. Zajmijcie to. Jesteś gotowy, subcio. Dobra, jest drugi. Okej, lecimy. Kurde, coś z tymi Beinbladeami trzeba zrobić. Zastanawiam się co. Może dorobię po prostu jeden oddział jeszcze tych, który będzie po prostu się zajmował eliminowaniem tych konwojów i tyle. Dobra, stoicie już gotowi, miło. Jest 6 punktów. Wy też w sumie się możecie tym zająć. Dlaczego by nie? Okej, chyba powinniście sobie dać radę z tym. Zobaczmy jeszcze tak. O kurde, trochę bijecie. Pierun tutaj w nich naparza. Oni właśnie mają te granatniki zasrane, które są strasznie wkurzające. No nic, zobaczymy. Wyszliście? Na pewno szybko lance sobie zróbcie. I stańcie tutaj. Okej, okay, konwoik jest. Jak zajęliście punkt? Przejmijcie punkt do końca. I zaraz się tym zajmiemy, syfem. Okej. Okay. Panowie na pewno na hold position. Naparzać, naparzać to. O, tymi lansami to pięknie to czyszczą. Dobra, super. To w takim razie nie musimy się tym bronić. Wystarczą nasi lansierzy. Będziemy ich trzymali tutaj w okolicy. Jak będzie jechał konwój, to będziemy po prostu przelatywali im i czyścili tutaj temat. Dobra, lecimy tutaj na górę. Tu może być już ostrzej, o ile pamiętam. Tutaj będą już mieli obronę. I chyba tu jest jeden z zakładów produkcyjnych. Spróbujemy się tym zająć. Dobra, na pewno dokładnie tak. Trójeczka. W lot szybko. Dwójka. Wchodzicie. Ktoś pękł? Tak, jeden pękł. Dobra, rozbijajcie to szybko. Dobra, działka, widzę, tu dwa były, to pękło. Dobra, pójdźmy sobie tędy, wyczyśćmy tutaj. Nie wiem, co tutaj było. Sprawdźmy na pewno, żebyśmy mogli mieć pewność, że jest tutaj bezpiecznie. Dobra. Dołóżmy sybarytów, tak, do głównych oddziałów. Dobra, i tam na dole powinien być kocioł ostry, o ile pamiętam dobrze. Dobra, ty zbieraj. Czego ty potrzebujesz? O, właśnie. Marauder Bomber. Marauder Bomber Production. Okej, okay, dokładnie. To są ich samoloty, jak zapewne przypuszczacie. Właśnie, wyjdźcie do mnie, to miło. Jak wyjdziecie, to już będzie dobrze. Dobra, chłopaki, stańcie tutaj.
zajmiecie się wyczyszczeniem tego. O, tutaj atakują nas, ale jak widzicie, nasze wieżyczki w zupełności dają sobie radę same, więc nie musimy się nawet bardzo nimi przejmować. Pięknie. Dobra, Baneblade Convoy. To przylatujemy jeszcze tutaj oczywiście. Może być Control Zero, żebym o to pamiętał. Dobra, ja poproszę o wbitkę moich gentlemanów. Kurde, te granatniki są dosyć irytujące u nich. Rozrzucają naszych żołnierzyków. A to bardzo mnie drażni. No i zabijają też. Pewnie warto pamiętać o tym. Dacie radę? O, nie zrobiłem tutaj punktu. Jeszcze straciłem niewolnika. No słabo z mojej strony. No dobra, najwyżej go stracimy. Przeżyję to jakoś. Chłopaki, wy macie się zająć tymi samolotami. To jest wasza robota. Przede wszystkim. Okej. Okay. Zapewne będziesz musiał gdzieś tu pójść. Ty się zajmiesz tym. Dobrze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Jest dobrze. Tutaj też jest dobrze. Miło. Dobra, wlatujcie do środka. Heavy Weapon Team. Dobra, nie. Heavy Weapon Team to wycofa się. Na Heavy Weapon Team to trzeba wysłać inne wojsko. Przede wszystkim piechotę. Wy możecie się tym zająć ewentualnie. Dobra. O Jezu, oni leją ostro. Po nas. Teraz potracimy całe życie. Dobra, ale pękło wszystko przynajmniej. Tyle dobrego. Tutaj dorób żołnierzy, ok. O, wycofajcie się. Już, level 3. O właśnie. Poziom trzeci alarmu, więc zaczną naparzać już zaraz tymi swoimi działkami, tym działem wielkim. To jest dosyć irytująca rzecz, no ale nic, będziemy musieli to jakoś przeżyć. O właśnie. To jest to cudo, które będzie w nas naparzało. Bazilisk Magnus. Zastanawiam się, czy tu nie wlecieć wtedy. Tutaj są... Kto to jest? Stop Bazilisk Magnus? Co to są za misje? Przepraszam, muszę sprawdzić. Spotter HQ. Okej, dobra. Stąd są wysyłani Artillery Spotters. To są goście, którzy właśnie się... O Jezus Maria. O Jezus. Nie ogarnąłem tego. I tutaj chyba właśnie przyrżnął bazyliszek w nas. Chociaż nie jestem pewien. Ale ten atak jest dosyć irytujący, bo to są kasrkini. Bardzo irytująca jednostka, jeśli chodzi o walkę z nimi. Dobra, na pewno w takim razie bestie potrzeba tam wysłać. Jak najszybciej. W zasadzie to wszystko powinno się tam wysłać już. Tak, przyrżnęli nas. Dobra, zajmijcie się naparzaniem w to towarzystwo. Nasza wieżyczka powinna względnie dać radę, ale... Dobra, wróćmy tutaj szybko na pole bitwy. Co tu się dzieje? Dobra, tu jest czysto. Widzę, że czyszczą po prostu wszystko. Dobra. Musicie przeżyć, wy na pewno, bo wy jesteście dosyć istotni dla całego przedsięwzięcia. Straciliśmy już, widzę, jednego tego. No to słabo akurat. Zajmijcie się niszczeniem tego, co potrzeba. Szybko poproszę chłopaka jednego. Zrób jeszcze tutaj generator mi na prędkości. Pękły nam dwa. Dobra, okej, trudno. Aha, Baneblade już pojechał inną trasą. No trudno. Słabo dosyć. Tu jakieś Walkirie widzę niszczymy, ale chyba nie ma sensu ich niszczyć, bo one nic nie dają. Zajmijcie to na pewno. Dobra, ty pędź tutaj w takim razie, jak najszybciej. Okej, okay, ulepsz ten punkt. Dobra, i tutaj widzę, że jest dalsza część ich bazy. Okej, okay, to przechodzimy tutaj w takim... Nie, dobra. Zajmij to. Okej. Niech będzie. Dobra, te tutaj akurat bazyliszki, czy te sentinele, to możemy łatwo rozrywać naszym wojskiem. Bo w sumie jest idealne do takich właśnie zadań. Okej, zarżnijmy tutaj towarzystwo. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, zajmiecie się tym. Dobra, jeden konwój no przejedzie, trudno, nic z nim nie zrobię. Tak jak powiedziałem, najwyżej z tym Baneblade'em się pobijemy i tyle, no. Mam parę tych wszystkich swoich mocy do zdjęcia u pancerza. No, będzie to na pewno niemiłe. Ale potrzeba jeszcze 6 konwojów, więc powinno być okej. Okay. Dobra, tu jakieś dowództwo zostaje zniszczone. To akurat dobrze. Dobra, wy możecie w sumie tutaj nawet zostać. Nie widzę problemu. Wy jesteście tutaj, okej. Okay. Kurde, dlaczego ja obsrałem w ogóle produkcję pojazdów? Teraz się zorientowałem. Dawno w tą gierkę nie grałem, znaczy tylko sobie zrobiłem trochę przed nagraniem. Trochę porobiłem, ale...
Trochę się zapomniałem, ewidentnie. Okay. Jeszcze widzę jeden budynek, którego mi brakuje, zdecydowanie. Już wiem jakiego. Wichkult. Dobra. Zrób to jak najszybciej. Dobra. Ty spadaj do bazy. A nie, możesz tutaj pójść. Jedni muszą zająć ten punkt. Dobra, tutaj się już buduje. Tutaj się ulepsza. Okej, dobra. Ty, nie wiem, czy nie będę używał po prostu trzech w takim razie. Bo to jest w sumie dużo przydatniejsze. Dobra, spadajcie stąd. Jak najszybciej idziemy stąd, tylko bez ciebie. Tutaj. Zastanawiam się, co tutaj oni jeszcze mają. Nie pamiętam. Ale to jest jakieś jedno z wejść do bazy. Dobra, zajmiemy się w takim razie tym HQ tutaj jednym. I potem z tego HQ chyba zaatakujemy w stronę Bazyliszka Bazylisk Magnus, tak to się nazywało? To wielkie działo. Dobra. Punkt przejęty. O, proszę szybko. W taki sposób. O, cholera. Teraz to na pewno pękniesz. Spadajcie stąd, kurde, są głąby. Oni zawsze wlatują w największy po prostu ostrzał. Dobra, jak najszybciej, atakujemy. Kurde, działek tu mają trochę. Dobra, czekajcie, przystopuję sobie. Tutaj konwój rusza, tu będą sentinele, to zaraz się tym punktem zajmiemy. Okej. Jet bikes, nie używam, to się tylko przyda. Jeżeli już mamy to, to robimy jak najszybciej ulepszenie. Kurde, obsrałem się strasznie długo, zacząłem robić się po prostu z tymi budowami wszystkimi. Źle to wyszło z mojej strony. Dobra, wbijajcie, wbijajcie. Że tych wieżyczek tutaj mają w cholerę jeszcze trochę. Irytujące dosyć. Co to są warriorsi? Ale bęcki dostałem. Okej. Jezu, spadajcie, kurwa, po warriorach. A Boże, źle nimi pokierowałem. Mój błąd. Zająłem po prostu jakimiś pierdołami. Zajmijcie się tym, proszę was. Zajmuję się pierdołami zamiast istotnymi rzeczami i po prostu tak się to potem kończy. Dobra, spadajcie, spadajcie tutaj. Cholera. Dobra, bitka tutaj. Jak najszybciej. Okej. Poproszę tak, piorun tutaj na pewno. Wy przydacie się do czegoś. Wlatujcie tutaj. Wy wlatujcie tutaj. Ty zapraszam cię do przodu. I panowie z trójki też do przodu. Panowie z dwójki również do przodu. Okej, wbijamy. Jak najszybciej. Krzyki potępione. Okej. Hellhound. To jest jeden z ich pojazdów. W sumie dobry przeciwko piechocie, dlatego dobrze, że nas atakował. Dobra, są witchesy nasze. I na pewno do nich, do jednych homunculusa trzeba będzie dołączyć jak najszybciej. Zrób to ulepszenie, bo w sumie nie masz co. Okej, jeden pękł. Dobra, są warriorsi. Okej, to wy dołączycie do tego oddziału. Ty tak, tak, spadaj tutaj, jak najszybciej. Nie, źle, w tym miejscu. Okej, to na pewno trzeba tutaj zrobić. Tutaj trzeba zrobić na pewno. Prąd ulepszamy jak najszybciej. Budowniczy bob nie jest potrzebny jakiś na szybko. Tu jest budowniczy bob. Klatkę dusz. Okej, w sumie ten scenariusz idzie dużo szybciej niż poprzednie, ale to dlatego, że trochę wymusza nas gra. No z tego powodu, że po prostu musimy napierdzielać dosyć szybko we wroga. Jak tego nie zrobimy, to zapewniam was, że oni nie będą się oszczędzali z nami. Więc po prostu rozbiją. I tyle. Więc trzeba się pośpieszyć. Dobra, wbijamy. W sumie ta nasza armia jest trochę przesiekana, ale powinniśmy dać radę. Warriorsi dostają. Po tyłku. Dobra, skakujemy, skakujemy. Zniszczymy mi tego bazyliszka, to już jest dobrze. Dobra, tutaj stoi bonusowe wojsko. Możecie stanąć tutaj. Wraz z chłopakami. W jedynce trzeba dorobić tego na pewno. Okej. Tutaj tracimy jednego.
Tutaj też jednego traciliśmy. Czybyśmy stracili coś jeszcze? Tak. Heliony spadają nam po prostu w zastraszającym tempie. Okej, tutaj się trzeba szybko jeszcze skonsolidować i w nich wjechać, bo widzę, że oni robią w nas ataki. I teraz tutaj. Co tutaj się dzieje? Na pewno Soulstorm poproszę tutaj. Straciliśmy już tych helionów naszych. Mamy... Dobra, w sumie twarde jednostki nam zostały raczej. Dobra, wy na pewno podejdziecie tutaj. Wy, poproszę was o wlot tutaj. Lecimy. Okej, zajmiecie się tymi działkami jak najszybciej. Dokładnie tak. Teraz zajmiecie się tym działkiem. Dobra, wy na pewno zajmiecie się tutaj. To towarzystwo powinno dać radę. Straciliśmy jednego tylko. O cholera, przypierdzielili w nas tą artylerią. To boli. O. Dobra. Straciliśmy, jak widzicie... O Jezu, dwa oddziały tych. Boli. Dobra, zatrzymaliśmy bazylisk Magnusa przynajmniej. O Jezus Mary. Dobra, jak już niszczymy tą bazę, to już podobijajmy trochę. Albo nie, wiecie co, to jest bezsensowna ta walka. Chodźcie stąd. Chodźcie, chodźcie, chodźcie stąd. Wszyscy. Wycofujemy się tutaj. Tutaj. I potem tutaj. Do chłopaków moich. Okej, zapraszam do ataku. Głąby atakują w nas. Wycofajcie się wy na pewno. Możecie robić sobie lansę na spokojnie. Dobra, ty też spadaj tutaj. Tutaj. Dobra, jeden ten. Powinniśmy dać radę już na luzie. Dobra, ten Sentinel też tu pęknie, bo nie masz prawa nawet się obronić przed nami tutaj. Dobra, gra jest względnie ustabilizowana, na to wygląda. Zatrzymaliśmy w zasadzie bazyliszka i zostały 4 konwoje. Widzę, że poziom 3 alarmu. Mamy 32 minuty na stoperze, przynajmniej u mnie. Okej, więc no cóż, bardzo serdecznie wam dziękuję w tym momencie. W drugiej części myślę, że po prostu już pójdziemy takim dużym, dużym pushem w stronę wroga. Zastanawiam się, czy stąd nie zaatakować go. Po prostu olać te konwoje i po prostu nie wjechać mu tędy do bazy. Myślę, że tak zrobię. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zatem cóż, trzymajcie się ciepło i cześć.